pułkowników. Czyli w efekcie tych czołgów Turcy posiadali ponad 400, natomiast mieli dość duże problemy z dostępem do podzespołów, do części zamiennych. Te części zamienne już wtedy się do Leopardów definitywnie 2-4 kończyły. Trzeba było te części dorabiać. Turcy próbowali opracować własne modernizacje tych czołgów. Te modernizacje z kolei starali się zablokować Niemcy, no bo Niemcy chcieli, żeby Turcy po prostu kupili od nich ich kity modernizacyjne z Rheinmetall albo z KMW, nieważne, ale żeby były niemieckie, no bo nie po to Niemcy za pół darmo sprzedali Turkom czołgi, żeby potem na nich nie zarabiać. Natomiast trzeba też pamiętać, że zgodnie z pierwotnym porozumieniem zawartym między rządem RFN a Turcją podczas sprzedaży maszyn, powtórzonym zresztą w 2009 roku, nie mieli Turcy wolnej ręki w używaniu Leopardów 2. Czyli generalnie nie można było używać tych czołgów tylko do celów defensywnych i to było dość wyraźnie zawarte w jednej i drugiej umowie na zakup tych maszyn, i tej w 2005 roku, i tej podpisanej bodajże w 2009 z dostawą 2010. Dlatego na początku, na przykład do walki z Kurdami i do walki z Państwem Islamskim, Turcy używali czołgów M60T Sabra w ilości co najmniej batalionu. Przy czym czołgi M60T Sabra były bardzo nowoczesną, bardzo dobrą modernizacją z udziałem przemysłu izraelskiego, i to przez długi czas były bardzo dobre czołgi, najlepsze czołgi, jakie mieli Turcy, w zupełności wystarczające na sprzęt sąsiadów Syrii, przepraszam, Turcji. Natomiast z biegiem czasu na sprzęcie wykruszał i zadecydowano o zaangażowaniu również Leopardów 2 a 4. No i w rejonie nadgranicznym skierowano około 40 maszyn, zatem taki no, w sumie niepełny batalion. Jednak na terenie Syrii i operowała maksymalnie kompania Leopardów, czyli 14 sztuk Leopardów. Reszta to były prawdopodobnie maszyny po prostu rotowane z terytorium Syrii. Pojazdy te operowały obok M60T Sabra i można przypuszczać, że stosunkowo późne wejście Leopardów 2-4 do akcji w Syrii było spowodowane koniecznością uzupełnienia strat, jakie poniosły Sabry. Niemniej okazało się, że finalnie nawet użycie kompanii Leopardu 2-4 i kompanii BWP-ów było niewystarczające wobec przeciwnika, na jakiego się natknięto. Pierwsze straty armia turecka poniosła już w trakcie marszu na El Bab, a mianowicie na początku września, czyli w momencie wyjścia z terytoriów kontrolowanych przez proturecką zbrojną syryjską opozycję i marszu w głąb terytorium kontrolowanego przez Państwo Islamskie. No i 7 września w okolicy wioski Rai turecka kompanijna grupa taktyczna, czyli dwa plutony M60T i pluton BWP, zostały ostrzelane przez PPK Kornet. Dwa M60T zostały trafione, w wyniku czego w jednym przypadku doszło do po prostu wypalania się amunicji, czyli nie do wybuchu, czyli nie do detonacji, tylko tak zwanej deflagracji, czyli spalania. No i na szczęście dla Turków używana amunicja 120 mm w Sabrach produkcji niemieckiej miała ładunek mało wrażliwy, tam jest też sprawny system przeciwwybuchowy i gaśniczy. W efekcie uratowano pojazd, no ale kondycja załogi nie jest znana, ponieważ na filmie było krótkie, ale gwałtowne 10-sekundowe wypalanie amunicji. W przypadku drugiego trafionego pojazdu nie wiemy nic o efektach. 9 września z kolei Kornet trafił M60T koło wioski Talhawa. Również efektem była gwałtowna deflagracja i zapewne strata całej załogi pojazdu, ponieważ widać było naprawdę duże wypalanie. No i efekt tutaj nie powinien dziwić, ponieważ Kornaty no, jednak nawet w starszych wersjach pokonują 960 mm stali, mają całkiem spory prekursor i to jest PP, który jest śmiertelnym zagrożeniem dla Leopardu 2-4, M1A1, nawet dla M60 obłożonych nowym pancerzem, nowoczesnym pancerzem ERA, czy dla Sabry. No, Kornet jest wymagającym przeciwnikiem. Najnowsze wersje Leopardów, najnowsze wersje Abramsów jasne chronią przed tym zagrożeniem, oczywiście nie od burt, tak, bo trafienie Kornetem w burtę to jest, wiecie, do widzenia, ale no, trzeba przyznać, że Kornet to na, w realiach syryjskiego pola walki był w zasadzie 100% skutecznym PP-kiem, o ile trafił w czołg i o ile trafił w jakieś jego miejsca witalne, tak? Natomiast jeżeli chodzi o kolejne straty, to dwie Sabry zostały porażone przez PPK Fagut konkurs 15 listopada 2016 roku. No i brak wypalania na materiale filmowym każe przypuszczać, że po prostu pancerz reaktywny okazał się być wystarczającą osłoną i stare nietandemowe głowice kumulacyjne zawiodły. No i nieco wcześniej jeszcze porażono 4 listopada M60T przez PPK konkurs. On trafił Sabrę w dolną część maski armaty.
Natomiast no, pospieszna ewakuacja z trafionego pojazdu i taka chmara środku gaśniczego białego, który się unosi nad pojazdem, każe przypuszczać, że doszło do po prostu penetracji pancerza. Są jeszcze inne materiały, na przykład 16 listopada, ale są złej jakości, nie pozwalają na identyfikację skutków trafienia i nawet tego, co zostało trafione. Z innych rzeczy, 23 listopada stary M60 został trafiony fagetem w przedział silnika, 28 sierpnia turecki M60 został... Faktycznie Ospa Wietrzna jest jednym z takich najbardziej spektakularnych sukcesów, chociaż jak też zresztą na pewno pamiętasz z książki, obecnie bardzo kontrowersyjnym, bo ona jest oczywiście wybita w środowisku naturalnym, ale konkretne kraje w dalszym ciągu trzymają strategiczne próbki tego wirusa. Nie do końca wiadomo po co tak naprawdę, bo oczywiście można by się tutaj spierać, czy to jest konieczne ze względów naukowych faktycznie. Natomiast warto pamiętać o tym, że akurat ospa wietrzna była bardzo dobrym wirusem do właśnie takiego do wytępienia, dlatego że zupełnie w przeciwieństwie do koronawirusa ospa wietrzna po pierwsze jest niezakaźna, dopóki się nie pojawią objawy. Natomiast jak wiemy, niestety największym problemem koronawirusa, którym obecnie się zmagamy, jest to, że osoby, które nie mają objawów tej choroby albo jeszcze nie mają objawów tej choroby, zakażają i to jest tak naprawdę największy problem. Ospa wietrzna była zakaźna dopiero w momencie, kiedy kładła człowieka do łóżka. A po drugie, no, znacznie wolniej się rozprzestrzeniała i też wolniej mutowała. Ten wirus jest trochę inaczej skonstruowany i te szczepionki o wiele dłużej były skuteczne, więc faktem jest, że w przypadku koronawirusa no, mamy dosyć niekorzystny zestaw kilku cech, które po prostu sprawiają, że ten wirus jest znacznie trudniejszy do wytępienia. To, co ja czasami lubię tutaj podkreślać i do ludzi to czasami przemawia, bo takie metafory wojenne no, niektórych zachęcają do tego, żeby jednak no, zrobić wysiłek i się zaszczepić, to jest to, że my obecnie z koronawirusem bawimy się w coś, co biolodzy ewolucyjni znają od bardzo dawna, co opisuje tak zwana hipoteza czerwonej królowej. Tylko, że my do tej pory nie stosowaliśmy tej analogii, no bo takie procesy w sumie nie miały miejsca na taką skalę, jak obecnie obserwujemy w przypadku chorób wirusowych. W bardzo dużym skrócie hipoteza czerwonej królowej mówi o tym, że organizmy żywe i ich pasożyty są w takim ciągłym wyścigu i nigdy nie mogą przestać ewoluować, dlatego że którykolwiek by przestał, to ten drugi od razu go prześcignie i po prostu wytępi. Więc według hipotezy czerwonej królowej odbywa się taki nieustanny bieg i wyścig zbrojeń w momencie, kiedy pasożyt po prostu wynajduje nowe sposoby atakowania, a organizm gospodarza wynajduje nowe sposoby obrony. No i my robimy dokładnie to samo, czyli my teraz się wdaliśmy w taki morderczy wyścig i w momencie, kiedy nie chcemy się zaszczepić na przykład, no to tak naprawdę po prostu w tym wyścigu stajemy i jesteśmy absolutnie łatwym łupem dla wirusa, który na moment nawet się nie zatrzymał w swojej ewolucji. Nie wiem, jak ty to odbierasz jako naukowiec. Ja mam tak, że oczywiście wirusami tam się jakoś zawsze, one krążyły w strefie zainteresowań, ale że jako naukowiec ja mam tak, że oczywiście wirusami tam się jakoś zawsze, one krążyły w strefie zainteresowań, ale również przez pandemię mocniej się nimi zainteresowałam i ten świat właśnie jest tak inny, tak skomplikowany, tak spektakularny, tak trochę oderwany od tego, co rozumiemy w takiej makroskali. I jednak mam poczucie jeszcze głęboko, głęboko niezadowolenia i mam takie poczucie onieśmielenia, że oto mamy jakieś niemal 46-39, których stosunkowo od niedawna odkrywamy, którzy, no właśnie te wirusy giganty, które wymykały się naszym oczom, naszym instrumentom badawczym do XXI wieku,
że trochę to, mam wrażenie, uczy, czy przypomina może jakiejś takiej pokorze wobec przyrody, a także stawia takie pytanie, że może jest jeszcze coś, co naprawdę jest tuż przed naszymi oczami, a z jakiejś przyczyny tego nie dostrzegamy. Czy, nie wiem, te wirusy wzbudzają w tobie takie refleksje, jako właśnie w naukowcu? Na pewno zachęcają do myślenia o nieznanym i zresztą historia wirusów i to, czego się o nich uczymy teraz, takie rzeczy jak chociażby to, że na przykład poznaliśmy te wirofagi, czyli wirusy wirusów, coś, co kiedyś zupełnie, absolutnie nawet nie pojawiało się w orbicie myślenia wirusologów, czy inne zakaźne twory, które nie są wirusami, bo nie mają otoczki białkowej albo nie mają materiału genetycznego, takie jak tak zwane wiroidy albo priony,